Chiński zwiadowca. Dobra. Spartak zedytował, że zaczynam, teraz gram na scenach. Pierwszy raz w życiu miał coś do powiedzenia. I to jest proste, kiedy gramy tu na temat, no to wpada mi wiadomo, że cię tutaj rozpierdzielam. Chińskie kondomy, gram na trakach. Chińczycy są na tropie kondomów dla Spartiaka. I to jest proste, spada tutaj ryba. Kiedy gramy, to jest frajer, więc już zrobił wywiad. I to jest proste, gram tak bragi. Weź tak na mi z tobą tu wywiadu, by nie zrobił nawet rawić. Tyle w temacie od ryby, odpowiada mu Spartiak. Yo. To patrz na to, kiedy sobie wpadam tutaj, ziom. Chińczycy są na tropie, kurwa, twojego flow. To jest tak, dobra. Kiedy wpadam tu na scenach, zdecydowałem, miałem tam coś do powiedzenia. To jest proste, dobra. Jadę tutaj, ziomcie. Teraz decyduję, że z tobą kończę. Kurwa, dobra, więc teraz właśnie sprawdzaj to. Ja mogę jechać właśnie, no i mieć tutaj to flow. To jest proste, dobra. Kiedy jedzie tu ten dziad, no bo generalnie mogę sobie robić jakiś świat. Jestem turystą, w sumie mam punchline'y. Ostatnio zwiedzałem ciało twojej panny. Odpowiada ryba bez tematu. Dobra. Lecimy. Zwiedzałeś ciało mojej panny, krucho dziwko, ale cię wyjebała, bo była dżihadystką. I to jest proste, i gram tu hip-hop. Kiedy gramy, to wygrywam, mam tutaj ten real top. Jesteś turystą, to jest zgania propsy. Ja cię rozpierdalam jak zamachowcy. I to jest proste, każdy to skmini. Spartiak to ten ładny turysta z Rimini. I to jest proste, i dziś ten tutaj chwili. Kiedy gramy, rozpierdalam tutaj mnóstwo styli. W ogóle, kurwo, nie znasz się na stosunkach. Byłeś wychowywany w spartiańskich warunkach. Kurwa, co ty o turystach powiedzieć możesz? Ostatni raz ruchał na plaży we Włoszech. Kurwa, tak, dobra, dla mnie jest podium. Robiłeś to dziwko w zeszłym tygodniu. Twoja panna lubi na dwa maty, dziś tu z bitem. Dlatego dziwko zwiedzałem ją z przewodnikiem. Kurwa, sprawdzaj, ja mogę wpijać. Patrz na to, co tutaj sobie robię na stylach. Ale to jest proste, kiedy dziś też macie. No bo mogę jechać tutaj palcem po mapie. Proste, dobra, palcem po mapie. Ale to jebać tu palcem potrafię. O, odpowiada ryba. Dobra. Trochę mnie obrażałeś, dam ci karę. Będziesz zwiedał Hades, bo ci wyjebie latarę. I to jest proste, jadę tutaj bania. Turysta będzie miał mnóstwo do zwiedzania. Jak on zamulał, kurwa, na bitach. Spartiak, wypierdalaj twojej turystyka. I to jest proste, jadę, mogę niszczyć twojej turystyka już chyba wszystkim. A co do turystyki, to jest racja. Walka ze Spartiakiem, turystyka czy rekreacja? Posło. Dobra, yo. Generalnie jesteś typem, który jest jak Filipek, bo już nie ma tury. To jest tak, dobra, ja będę się tu dalej wcieprzał. Mogę cię tak właśnie napierdalać na wysach. Ja cię obraziłem, proste mendo. Matka natura twoim ryjem obraziła społeczeństwo. To jest tak, dobra, będę cię wcieprzał, bo moja gaszka jest ewidentnie lepsza. I to jest proste, możesz o tym marzyć. Zrobiłem ci bitwę jak maj. Jeszcze raz, możesz o tym marzyć. Zrobiłem ci bitwę, jak Matejko, były obrazy. I to jest tak, dobra, będę pizgał i napierdalam sobie taki freestyle. Ty bądź jak Janusz Tramwaj, dziś też z werdyktem. I jak Matejko, już pierdol tą bitwę. Czy tak powinien zrobić ryba? Czy może nie, odpowiecie wy. Czy w tej walce lepszy był ryba? Czy w tej walce lepszy był Spartiak? Czy w tej walce zwyciężyła dogrywka? Co powiedzą jurorzy? Dogrywka! Głośnie! Dogrywka! Krzysztof nie słyszy! Słuchajcie, dobra, możemy coś powiedzieć? Dzięki. Dogrywka? Poprosimy cztery wejścia po cztery wersy bez bitu. W tej samej kolejności. Dobra, przynajmniej nie ma zegara. Dobra. W tej samej kolejności, czyli najpierw ryba, odpowiada mu Spartiak 4, 4, 4, 4.
I mam nadzieję, że to już koniec. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Jaki Jan Matejko daje rapy. Czuję się jak Matejko, bo widzę obraz nędzy i rozpaczy. I to jest proste, co za menda. Przez ciebie Matejko nie maluje, bo mu ojebałeś pętla. Dobra. Yo. On jest youtuberem, jak Kałach, cisnę na trakach. Niedługo będzie malarzem. Makijaż dla młodego chłopaka. I to jest proste, powiem ci to kurwo. Na psach byłeś jak Matejko, rozpruło ci się płótno. Cztery. Dobra, dobra, dobra. Gadasz o psach, to cisnę ziomom. Twojej dupie nie chcę podać pały nawet zomo. Dobra. I cisnę melepetę. Stul ryj, bo punchline'ów mam całą paletę. Spartia. A jak ci jemne ziomuś, to pod okiem będziesz miał całą paletę kolorów. To jak seriale, ja gram na wersach. Zrobię mu pizdę pod okiem, ale to nie będą barwy szczęścia. Połowa! Dobra, dobra, dobra. Jak mi wyjebie w oko ten chudy sensej, to moje oko zaśpiewa, mój skład połamie ci ręce. Dobra, dobra, dobra. Gadałem o paletach, to co robisz, to blamasz. To jest alfiec, to jest samiec alfa, to jest samiec gamma. Dobra, dobra, dobra. Pozwolisz, że powiem ci coś, Szczawiu. Twoja forma jest tu dziś widoczna jak Kałach we Wrocławiu. I to jest proste. Jesteś taką głupią cipą, mocny w gębie, tylko przez monitor. Dobra, 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 dobra. Moja forma jest widoczna dla dupy tego łaka, bo patrzę na nią z lotu ptaka. I to jest proste, spieprzaj dziadu. Jesteś niewidoczny, więc załóż gadu gadu. Dobra. To jest proste, cisnę tego brata. Jego intelekt jak się rodził, ustawił na zaraz wracam. I to jest proste, nie jestem tu jak Hemgru, jego ojciec też, to teraz nie płaci alimentów. Wow! 8 wejść, każdy po 4 wersy. No dobrze, i to wy macie ciężkie odzie, orzech do zgryzienia. Czy uważacie, że lepszy był Ryba? Czy może powinien przejść dalej Spartiak? Ryba? Czy Spartiak? Krzysiu, mentor. Więc, kochani, walka była bardzo, bardzo fajna, bardzo wyrównana. Naszym zdaniem wygrywa ją Ryba!